Witajcie na kanale rockday.pl. Dzisiejsza lekcja to jest lekcja pod tytułem Pierwsza pozycja pentatoniki molowej. Tak więc uwaga, przechodzimy do dzieła. Napiję się tylko herbatki z kotem. Będą oczywiście, zaznaczam, herbaty i kubki rockdayowe. Będą, więc będzie można kupić. I będę mógł pić i pokazywać logo Rockday. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Pierwsza pozycja pentatoniki molowej to jest pentatonika molowa, po prostu penta wraz penta, nie z języka polskiego. Penta to znaczy 5, ma 5 dźwięków, tak jak mamy 5 palców w każdej ręce, chyba że ktoś sobie uciął albo mu wyrosła jeszcze jeden palec. Ma 5 dźwięków. Pentatonika molowa, ja biorę wszystkie pozycje, będę robił na podstawie tonacji A. Tonacja A to znaczy, że mamy po prostu dźwięk główny, to jest nazywany dźwięk toniczny, albo inaczej z angielskiego nazywają root note, czyli dźwięk korzeń. To jest po prostu dźwięk A. Dźwięk A na gitarze mamy na najgrubszej strunie. Ja mam tu 7 strun, przepraszam wszystkich, mam 7 strun, ale u Was na najgrubszej, na 5 progu jest dźwięk A. Uwaga! O, niesamowite, dźwięk A. Czyli już mamy pierwszy dźwięk, to jest dźwięk A. Później mamy dźwięk C. Później jest dźwięk D. Później jest dźwięk E. Później jest dźwięk G. No i ostatnim dźwiękiem jest dźwięk ten sam, tylko że wyżej o oktawę, czyli też A. Zaczynamy od jednego A, idziemy o oktawę do góry i kończymy na dźwięku A. Także dobra, teraz ja tutaj się przesunę do tego, żeby wszystko widać. Mam nadzieję, że będzie widać. Proszę, proszę Was, jeżeli coś będzie nie tak widać, to piszcie w komentarzach, jeżeli coś jest nie tak, bo to nie sztuka jest, że ja to zrobię i nie będzie widać, prawda? Dobra. Pyk. Wszystko tu jest git, wszystko jest git. Najgłębsza struna na 5 progu jest dźwięk A. Na progu 8 jest dźwięk C. Później struna cieńsza, piąta. Na 5 jest dźwięk D. Na 7 jest dźwięk E. Później struna czwarta, D. Na progu 5 jest dźwięk G. I na 7 progu A. Powiem tylko teraz, które jeszcze raz, które progi. Czyli 5, 8, 5, 7, 5, 7. Teraz, o, słychać było, teraz coś kurczę. Tyle razy się ćwiczyło te różne takie rzeczy, a tutaj grając pentatonikę nagle zaczyna coś brzmieć, jakaś melodia się tworzy. Uwaga. Dobra, no właściwie można powiedzieć, no to tyle. No tak nie do końca, bo jak widać gryf ma mnóstwo progów i te dźwięki, które tu znaleźliśmy, są też w innych miejscach, więc są osoby, które grają tylko tu i właściwie nigdzie się nie zapuszczają, ale co to, czy to gitarzysta jest, czy to jest jakaś małpka odtwarzająca jedną pozycję? Nie, musimy po całym gryfie zasuwać. Także teraz, dobra, jeżeli skończyliśmy na strunie czwartej, na 7 progu, to jest dźwięk A, pamiętacie? To później następny próg i następna struna, czyli struna trzecia, na 5 progu jest dźwięk C. Później na 7 progu jest dźwięk D. Później struna druga na 5 progu jest dźwięk E. Na 8 jest G. I struna najcieńsza, pierwsza na 5 progu, dźwięk A. I na 8 dźwięk C. Tak, nie skończyłem na dźwięku A, tylko dlatego, że to jest pierwsza pozycja pentatoniki molowej. To znaczy, że na pewnym odcinku gryfu, czyli od 5 do 8 progu, gramy te dźwięki. Akurat tak nam wypadło, że w pierwszej pozycji, na najgrubszej strunie, to ten dźwięk toniczny już się znajduje. Czyli jakby można powiedzieć, rozpoczynamy frazę, rozpoczynamy zdanie od dźwięku głównego, można powiedzieć. Ale nie kończymy na dźwięku głównym, tylko na dźwięku, czyli nie kończymy kropką, że tak można powiedzieć, czyli dźwiękiem A, tylko
innym dźwiękiem, który też oczywiście należy do tonacji. Aczkolwiek nie wskazuje za bardzo, że to jest ta tonacja, bo on tak jakby tak z wyrywania było, prawda? Jak mamy C? A tutaj mamy dźwięk znowu toniczny. Dźwięk A. Dobra, czyli teraz całość tą pozycję jeszcze raz sobie przygrywamy. Uwaga, od najgrubszej struny mówię progami. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. I teraz z drugiej, albo dobra, jeszcze raz powtórzymy. Uwaga, powtarzam jeszcze raz. Na piątym progu pierwszy palec. Aha, jeszcze nie powiedziałem o palcach. Łatwo się domyślić, że jeżeli mamy od progu 5 do 8, to oczywiste jest, że na piątym progu jest pierwszy palec, na 8 progu jest czwarty palec. Jeżeli mamy 5, 7, na piątym progu jest pierwszy palec, na 7 progu jest trzeci palec. To jest bardzo ważna zasada, tego się trzeba trzymać. Powinienem w ogóle zacząć od tego, że każdy palec ma swój próg. Każdy palec ma swój próg. Uwaga, no to mówię to teraz. Jeszcze raz jedziemy. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. No i w drugą stronę. Teraz proszę spróbować w drugą stronę, czyli na najcieńszej od 8 progu. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Jeszcze raz. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Ta pozycja pierwsza o tyle jeszcze ma fajny element, że wszystkie struny na piątym progu gramy. Łatwo, bardzo łatwo zapamiętać. Czyli ta część gryfu, nie ta, tylko ta, jest wszystko na piątym progu zagrane. A dokładamy palce tylko na tych pozostałych. Czyli po prostu 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Myślę, że tutaj to jest zrozumiałe, w miarę zrozumiałe. No ta lekcja ma na celu pokazanie samą pierwszą pozycję, bo ćwiczenia, które można na jej podstawie używać, to oczywiście będą też w następnych ćwiczeniach. Po dźwiękach z pentatoniki grane było, a już zaczyna się robić, coś tam niby umie grać. Także dobra, wyczekujcie następnych pozycji, czyli druga, trzecia, czwarta, piąta, bo to mamy, tak jak mówiłem, jest 5 dźwięków i pozycji też jest 5. Zajęliśmy się teraz pierwszą pozycją, później będzie druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli analogicznie od każdego kolejnego dźwięku pentatoniki powstaje kolejna pozycja po prostu. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.